Blaskotek na płotek i mruga. Można. Aż mnie zatkało z wrażenia. Ostatnio tak mnie zatkało, jak mi bulwa asfodela utkwiła w gardle. Ha? To był mój debiut fabularny ze świętej pamięci Aśką Wizmur. I jej był zresztą też debiut jako reżyserki tak dużej produkcji. A, tu jest twoje złote słoneczko, twój skarbeczek. A tu jest lizak na patyku, żeby sobie maleństwo powstało. Masz kupionko. Dostałem, teraz to już jest niemożliwe, bo są takie obwarowania w sensie ochrony praw, ochrony w ogóle materiału, żeby to nie przeciekło. Materiał na ekranach jest, że czasami ledwo widać, bo jest wszystko tak, żeby nie opłacało się nikomu tego kopiować. A wtedy jeszcze mogłem, dostałem kasetę, jeszcze kasetę VHS i przez parę dni codziennie odrabiałem lekcje, biorąc na warsztat jedną albo dwie sceny. Więc rzecz w tym, że Zeusowi, pani skucałą gębą, panu wszechświata i okolic, urodził się bardzo... Bardzo silny bator! Wiemy! Ja wiem! Że wiecie, ja wiem, kapuję, ja to wręcz przyswajam. Te jego wahania, gdzie ja siedząc sam jeszcze, pomimo znaczków typu, odbitka typu właśnie tam ukośnik, który znacza większą pauzę, ja sam odkrywałem jeszcze dodatkowe swoje takie miejsca, gdzie sobie ołóweczkiem zaznaczałem takie niuansiki, które było trudne do uchwycenia. Rearrange the cosmos. And the one schmeal who can last it up! Wałęsa się nadal po świecie, tak? Tempr głosu był tak podobny do mojego, że zajmowałem się tylko aktorstwem. Bo to nie jest to, że ja będę naśladował tego aktora. Nie. To nie można naśladować, bo wtedy wychodzi jakaś bzdura. Trzeba po swojemu przeanalizować ten stan emocji te wszystkie tam myśli przekazywane przez... Bo czasami jest coś tak nieuchwytnego, jak czasami po parę razy miałem jeszcze stary taki odtwarzacz wideo Funai, którego zajeździłem po prostu, bo słyszałem zaraz. No wiem, to jest ta emocja, ale sposób jest bardzo ciekawy, jak on to przekazuje. To jest taki kolor jakiś, kolejny kolor w tych jego uniesieniach i złościach. Imię Hades, pan umarłych, cześć jak leci. Nie teraz, dobrze? Tylko dwie sekundy, ja szybko nawijam, zgoda? Ja prawie na pamięć się nauczyłem tego fragmentu. Później oczywiście żartem, bo nie dało rady nigdzie tego przeciąć. Widzisz, mam na oku grubszy interes. Chodzi o tereny olimpijskie i ty, Herciu, mogę ci mówić, Hersiu, co? Ty mi, mordeczko, ciągle włazisz w paradę. Pomyłka w adresie. Słuchaj, co mówię, ty! Było to w takim tempie mówione i z taką amplitudą, jak cała postać. Z taką amplitudą emocji. Pewnie się czujesz miękki w nogach, ale to raczej naturalne. Może powinieneś... usiądź! A później jest tak, a wiesz, to ty troszeczkę tam sobie, no to pójdziesz sobie, wiesz, no i będzie załatwione. Teraz wiesz, jak to jest być takim samym, jak wszyscy inni. Czyż to nie jest... wspaniałe. Kolejny raz przy takiej dużej roli, bo jeszcze mi się zdarzyło, nie wiem, czy pani zapyta o to, czy mam powiedzieć sam, dawno temu w trawie. Pierwsza zasada przywództwa. Zawsze jest twoja wina. W tym świecie robal zżera robala, księżniczko. To jest taki krąg życia, można rzec. To była moja druga taka duża rola. I też podobna postać. I właśnie, tym bardziej, że podobny charakter postaci, a jednak inny. Hej, ze mnie jest w końcu litościwy owad. A że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, tak więc zacznijcie zbierać od nowa. Szczególnie jak on rozmawia z tym głównym bohaterem, że prawie szeptem... Chcesz ją? To weź. No już. Nie? To wracaj mi do szeregu. A ile jest tam emocji? Szeptem. Bo wiedziałem co. No to w momencie jak jest co, to dopiero można się zastanawiać jak. Czemu ty płakać? Bo jestem ostatnią istotą na świecie. To dlatego ja płakać. Jesteś ślepy? Nie, ja być bawian. Dopiero oglądając jako widz. Jeszcze przecież świetny Sławek Pacek jako pawian. Jarek Boberek jako ten czerwony taki.
Ej ty, co chodzisz na swojej pupie? Mówisz do mnie? Przynajmniej nie jesteśmy sami, jest jeszcze jedna istota. Przepraszam pana. Ja jestem zombie, no nie? Dopiero wtedy, ja sam patrząc na to mówię, no tak jak Hopper, no to jest śmieszne. Dopiero wtedy, a tak to po prostu byłem tak skupiony na pracy, że i tak starałem się, bo cały dowcip polegał na to, że zupełnie serio tam są wypowiadane jakieś kretyńskie teksty. Dzieci, rodzice, wyłączcie swoje telewizory. Jeszcze nie! Czekajcie, aż skończę mówić. A tam trzech czy czterech aktorów to opędzało, jak to się mówi. Bo tylko zmieniali głosy. Nie takiego zakończenia oczekiwałem. Zupełnie innego. Byłeś z nas najlepszy. Żegnaj, Xavier! A być może, ale nie pamiętam. Nadal wyglądam jak potwór. Jesteś w instytucie, tu nikogo to nie dziwi. Jednak wciąż czuję tę bestię w sobie. A być może. No naprawdę nie pamiętam. Bogowie, jestem Cekel Khan, oddany wam kapłan i wasz rzecznik na ziemi. Cześć. Najpierw czci tych głównych bohaterów, bo uznają ich za bogów, bo to, co jest autentyczne w tym, to, że faktycznie Aztekowie czy Inkowie uznali Hiszpanów za bogów, bo nigdy w życiu nie widzieli konia. Bogowie, dlaczego nawiedzacie właśnie nas? Dosyć! Bogom nie zadaje się pytań. Tak jest! Żadnych pytań nie chcę, bo inaczej uwolnimy naszą wielką i straszliwą moc, a tego byście nie chcieli. Tak, zróbcie to! Serio? No, czarny charakter. Dzień dobry, Mysiu. Witaj, Jasiu. W czym mogę wam dziś pomóc? Możemy powiesić tu plakat? Oczywiście. Też zabawny pomysł, bo żółw, który jest listonoszem. O, cześć, Grzesiu. Na jaką dyscyplinę sportu się zapisujesz? Ja jeszcze o tym nie myślałem. Nie miałem czasu. Mam mnóstwo poczty do dostarczenia. To naprawdę, jak dla odmiany było to dla mnie wielką przyjemnością to robić, a akurat to nie było jakieś specjalnie skomplikowane, bo czasami większy problem mam na przykład z Patrykiem. Autor Patryk Rozgwiazda. Róże w fiolecie, fiołki czerwone, a ja muszę iść do łazienki. Kiedyś były tak zwane transze po 15 odcinków, a teraz od czasu do czasu jakieś 3-4 odcinki. Także tam z kolei zupełnie coś innego, bo IQ mojej postaci jest poniżej średniej. Co tu robisz, głuptasie? Czekam na ciebie, żeby się bawić na śmierć! Do absurdu wręcz posunięte, że ten na przykład oni dwaj, czyli Spancz i Rozgwiazda, Patryk, moja postać, coś tam kombinują i na przykład biegałem w kółko i bywało tak, co mnie bardzo rozśmieszyło. Bywało tak, że biegnie i się śmieje, tak buch, przewraca się dalej, jakby w ogóle się nic nie stało. No, kolego z pracy, jak się czujesz po przepracowanym dniu? Czuję się jak milion dolców. Kiedyś jak były te większe transze tak zwane, to musiałem mieć po 2 godzinach maksymalnie przerwę, dlatego że przy tym sposobie mówienia jest hiperwentylacja. Muszę inaczej oddychać i po prostu lekko mi się kręciło w głowie, musiałem odpoczywać. Teraz, no tam jak są 4-5 odcinków, no to nie, to dajemy radę. Tym bardziej, że objętość tekstowa jest też bardzo różna. Dobrze słyszę? Grinch? O, pan burmistrz, dzień dobry. Tu z kolei taki dobrotliwy burmistrz. Każdy ktoś, bez względu na to, ile mierzy, wie, że kto bileusz, świętować co roku należy, drogi Lu. No powiedz mi, że twoi chłopcy wcale nie wdrapali się na Mont Syby prowokować jedyną istotę w promieniu biliona bilometrów, która nie znosi gwiazd. Ale to był ten Grinch, A to kultowe, bo to już remake jest, bo w latach 50. bodaj powstała wersja. A, Grinchem ktoś niech zwie się wszak, gdy mu gwiazdkowego nastroju wciąż brak. I jak sądzisz, czy taki ktoś nadaje się na ktoś mistrza? I też tam coś było do zagrania. Geralt, jak zawsze w porę. Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. W trzech częściach taki krasnolud, Ciwaj. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u ciebie. Tam z kolei o tyle zabawne, że on miał ten czasami takie wynurzenia natury filozoficznej, które
nie będę przytaczał, bo były dość takie albo rubaszne, albo dosadne, można powiedzieć. To może jednak sam do niej pójdziesz? Nie, lepiej ty to zrób. Czemu? Widzisz, elfia uroda jest jak młode wino z Beauclair, a ja jednak wolę czystą wódkę. Ale zawierały pewną mądrość, tylko forma przekazu. Nie, broń Boże, nie, żadne wulgaryzmy tam nie padały, ale no nieważne. W każdym razie no, później... I tu właśnie jest to, że nie pamiętam nazw gier. Tylko od ciebie i twojej wyobraźni zależy, co tu stworzysz. Z takich milszych, co prawda strasznie ciężka robota, to była Little Big Planet. Nie ma się czym denerwować. Nie rzucaj kontrolerem w kota, bo może czymś odrzucić, a wtedy... No troszkę tego się nazbierało. Zapraszam do filmu, jak to się wymawia, film web czy film web. I tam jest, troszkę tego jest. No. Było taki moment, gdzie Hades, patrząc na jakieś swoje tam zwycięstwo, zapala cygaro od palca. No i coś nie było, bo Veni, Vidi, Vici, no to nie każdy, tym bardziej, że to familijne kino, no i dzieci mogą nie zrozumieć. No. Jak to? No i nie pamiętam, co tam było napisane, że przybyłem, zobaczyłem, a ja powiedziałem, to może przybyłem, zobaczyłem, zapaliłem. Kino familijne, gdzie rodzice też muszą się trochę pobawić z dziećmi i czasami są takie niuanse, że dzieci nie rozumieją, ale rodzice rozumieją, dzieci rozumieją zupełnie inaczej.